Witam Państwa i zapraszamy na Sport PR24TV. W środę 31 stycznia potopieczni Marka Sapołowskiego wyśmienicie rozpoczęli zawody, wychodząc na 15-punktowe prowadzenie. Ale nie walczący zespół z nadmorza potrafili doprowadzić do remisu. Od tego momentu przez większą część meczu spotkanie rozkrywa się kosz za kosz. W końcówce większym opanowaniem wykazali się gracze Elektrobud i Wezmet ZB Pruszków, dzięki czemu wygrali czwarte spotkanie z rzędu. Elektrobud i Wezmet ZB Pruszków, Enerka Kotwice Kołobrzeg 88-81. W piątkowy wieczór Panatoni Europy Lider Pruszków zmierzyły się z MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski. Zwycięstwo wystarczyło, by liderki złapały wiatr w szagle. Do końca spotkania to one królowały na parkiecie, zwłaszcza we wszystkich kwartach. Panatoni Europy Lider Pruszków MPKK Sokołów Podlaski 73-48. No, jak to można to nazwać? No, wygrywamy 20 punktami, tracimy poniżej 50 punktów. No, każde zwycięstwo cieszy, tak? No i widać było, że drużyna też jest zadowolona. Mam nadzieję, że ten ryb taki, który łapią dziewczyny, tak jak dzisiejszy mecz, będzie trzymał, utrzymamy go dłużej, tak? Bo naprawdę nie trzeba być Michaelem Jordanem, żeby wygrywać te mecze. Wystarczy tylko naprawdę mieć charakter, serce do walki, biegać. I mówię, samą ambicją można być spokojnie na wysokim miejscu. Wiadomo, zawodniczki mają stworzone warunki w Pruszkowie, no idealne. Dzięki prezydentowi naprawdę koszykówka może być na wysokim poziomie. Możemy być zespołem w Polsce z opinią jednego z najlepszych miejsc na koszykówkę. Więc no, życzyłbym sobie, żeby ta przygoda z pruszkowską koszykówką żeńską trwała jak najdalej. Gratuluję Ci się komeczu i oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Podobieczny Jacka Rybczyńskiego w kolejnym meczu 11 lutego zagrają z SMS PZKOSZ Łomianki. W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.